Tak więc nie wierzę, że to mówię, ale chapter 2 Rainbow Friends został niedawno wydany na Robloxie. Jest to jedyna niepowtarzalna, fascynująca okazja, aby ostatecznie wyjaśnić fabułę drugiego chapteru Rainbow Friends w Roblox. Tak więc w dzisiejszym materiale wyjaśnimy sobie całą fabułę drugiego chapteru Rainbow Friends w Roblox, od samego początku do samego końca, także wyjaśnimy kilka istotnych sekretów fabularnych, więc myślę, że na pewno będzie bardzo ciekawie. Tak więc cześć wszystkim, z tej strony Mondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale, w którym zajmiemy się, nie wierzę, że to mówię, ale Rainbow Friends 2 i wyjaśnimy całą fabułę tej gry. Nim zaczniemy, zostaw jeszcze suba na kanale, a także kciuka w górę pod tym filmem, wpadnijcie jeszcze do mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu. A tymczasem myślę, że możemy rozpoczynać tę fascynującą i przerażającą historię w Rainbow Friends. I tak jest, na samym początku filmu chciałem tylko dodać, że ten materiał jest dokładnie tym samym, co sobie myślicie, więc spokojnie. Tak więc niespełna rok temu coś podkusiło mnie, aby nagrać materiał z pierwszego Rainbow Friends. Trochę rzuciliśmy okiem na tę grę, pośmialiśmy się z jej absurdów i to w sumie tyle. A teraz jako iż wyszła druga część, to robię film o drugiej części, dokładnie w taki sam sposób. Tak więc nasz bohater bądź grupa głównych bohaterów opuszczają lokację z pierwszej części, nie powiem wam jak się nazywała, bo nie pamiętam, i uciekają dalej do miejsca znanego jako Dziwny Świat. W końcu wszyscy dobiegają do płotu, gdzie spotkają tajemniczego mężczyznę, który chce ten płot przeciąć. A później rozpoczyna się między nimi najbardziej standardowa rozmowa. Tamci mówią o pojawieniu się potworów, tęczowych przyjaciół, na co ten nie wierzy, po czym zabiera ich do kolejnej lokacji, gdzie ci otrzymują zadania. Przedtem ma miejsce jeszcze bardzo zachwycająca cutscenka pokazująca głównego złego w Rainbow Friends, czyli Reda czerwonego, Red is sus, który zasadniczo wypuszcza niebieskiego i zielonego i znając życie całą resztę. I w ten sposób rozpoczyna się nasza przygoda w Odd World, w dziwnym świecie, czyli w miejscu, do którego na samym początku pierwszego chapteru zmierzali nasi bohaterowie. Emocje jak na grzybach. Pierwszym zadaniem graczy staje się zebranie 25 żarówek, które są rozsiane po całej mapie. A następnie żarówki zostaną użyte w pewnym bardzo ważnym celu, aby nadać sygnał SOS. Jeżeli gracze przeżyją tę rundę i zakończą zadanie, wówczas zakończy się pierwsza godzina. Tak więc skoro już tą część mamy za sobą, a nasi zawodnicy już pomalutku zaczynają brać udział w poszukiwaniach pierwszych mega ważnych rzeczy, rzućmy może okiem na to, jak im idzie. Dobra, witam serdecznie. Witam armię WK, witam hejterów. Nie wiem o co chodzi w tej grze, nie wiem jak to się gra. Zobaczmy. Boże, kiedyś korzystałem z tej czcionki na filmach w ogóle. Stary. E2C. Wow. Wow, emocje po prostu piękne, dobra. Jak się stąd wychodzi, e? Chłopie, wyjdź stąd chcę. Co się stało, chciałbym wiedzieć. Dobra, wolałbym stąd wyjść, nie wiem co się dzieje. Nie ogarniam gry pod każdym względem. Mam w to wejść? Nie mogę chyba. Łysy w lesie posrach niesie, dobra. Może się przejdę tędy. Nie wiem, gdzie jest kolejna light bulb. Nie wiem, ile w ogóle moich przyjaciół tęczowych jest przy życiu. No i git. No i git, dobra, jakoś sobie radzę. Dobra, to będzie mega epickie. Wspiąłem się tutaj na piękną... Wow, ale ta mapa jest epicka, jaka ona jest wielka. Wow, wielka. O, o, widzicie? Widzicie? Przeszedłem, doszedłem dalej. Yeah, niesamowite. Wow. Tak więc sygnał SOS zostaje włączony. A na miejscu pojawia się Blue. A technik, czytaj tajemniczy mężczyzna, widząc go, stwierdza, iż przyjście do dziwnego świata było sporym błędem. Aczkolwiek okazuje się, że istnieje jeszcze jedna ścieżka wyjścia z tego miejsca. Można to zrobić dzięki wiertłu. Następnie na miejscu pojawia się jeszcze żółty, a zadaniem graczy w drugiej godzinie, czytaj w drugiej rundzie, okazuje się być odnalezienie 15 kanistrów z benzyną. W sensie z gazem, a w międzyczasie pojawia się red, czerwony, który wprowadza żółtego, mówiąc, że wreszcie ten przezwyciężył tremę. Ta fabuła jest tak dobra, że ja cię nie mogę. Tak więc teraz zadaniem graczy jest odnalezienie 15 kanistrów z benzyną w celu odpalenia wiertła, ponieważ technik ma nadzieję, że dzięki niemu będzie mógł przewiercić się przez pewną część dziwnego świata i pomóc graczom uciec. Wówczas także w parku pojawia się żółty, czyli kolejny bezsensowny antagonista, który będzie wam przeszkadzał.
Żółty charakteryzuje się tym, że oni w sumie wszyscy się niczym nie charakteryzują, aczkolwiek ten będzie cię gonił, a jak już cię złapie, to odleci i zrzuci. Zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Wówczas umrzesz. Co tu się wyprawia? Dobra, została nas czwórka. I teraz będę szukać gas canisters. Dobra, generalnie mniej więcej wiem, o co chodzi. Można się chować w pudle, jak kogoś spotkam. Tylko nie wiem, jak z tym żółtym, bo z tego, co kojarzę, on jest dość ciężki. A gdybym tak chodził w pudle cały czas, to przecież by mnie nie złapali. Ale to nie może być takie proste, to jest chłopie czał. Okej. Kolega chyba odleciał. Bo co jest? Tu mnie nie znajdą raczej, dobra. O, a co ty tam masz, kolego? Oj, dobra. Chyba jest już po jednym z moich przyjaciół. Za to nie przejdę. Za to nie przejdę chyba. Może lepiej się zamknę. Ej, czekaj, jak oni tak łapią tych moich kolegów, to przecież ja stąd nie wyjdę jakoś mega szybko, nie? O! Co, e? Ha? Dobra, zrobiłem to? Dobra, udało się, ładnie. Dobra, teraz tylko gdzie... Dobra, wow, jaki ten jumpscare był przepiękny po prostu. Dobra, jak mogę się zrespawnować? Dobra, nie zrespawnuję się chyba już, widzowie. No i jak widzicie, nasz bohater nie podołał i reszta naszych ziomków będzie musiała sobie radzić bez niego. No on wcześniej za bardzo w Robloxa nie grał, więc trochę sobą mu poszło. Ale spokojnie, pomodlicie się za jego duszę w nocy, a teraz może zobaczymy, jak idzie całej reszcie. W każdym razie wróćmy do zabawy, ponieważ cała reszta już pokonała drugi dzień i za chwilę rozpocznie dzień trzeci, ponieważ zebrali wszystkie kanistry z benzyną i już za chwilę będą przewiercać się przez drzwi. Wówczas dochodzi do niesamowitej i epickiej cutscenki, kiedy drzwi się otwierają, przez nie wypadają... Lucas. Ziomek rozbija się na kamieniu, po czym budzi się na jakiejś wieży. A teraz twoim zadaniem jest zebranie wszystkich 10 przez określony czas, bo inaczej czerwony zabije dziadka. Mówiłem, że ta gra jest emocjonalna bardzo. I teraz zadaniem tych graczy, którzy jeszcze nie postanowili wyłączyć tego arcydzieła, będzie zbierania tych Lucasów i mają na to od 10 do 15 minut, bo w przeciwnym wypadku odpali się alternatywne zakończenie, gdzie dziadek w teorii miałby zginąć, ale ostatecznie nie zginie w tym zakończeniu. Ale my trzymajmy się tej właściwej wersji fabuły, gdzie dziad przeżywa. Następnie rozpoczyna się godzina czwarta, kolejny segment gry, gdzie zadaniem graczy jest zebranie 10 paczek cukru w celu upieczenia ciasta dla Giant Luki. A w międzyczasie, kiedy nasi bohaterowie poszukują cukru do ciasta, czy czego oni tam nie poszukują, kilka ciekawostek z gry. Czy wiedzieliście, że wszyscy w tej grze są obserwowani przez kamery, których w przyszłości ktoś pozbędzie się później, jak wynika z... kartki, która jest do nich przyklejona. Z kolei w jeszcze innym miejscu mapy jesteśmy w stanie odnaleźć kalendarz z lipca 2007 roku, gdzie konkretne dni są wyraźnie zaznaczone, między innymi takimi rzeczami jak fajerwerki czy light show. Problem w tym, że wszystkie daty są wykreślone z kalendarza, ponieważ te eventy zostały przeniesione prawdopodobnie na sierpień z powodu śledztwa. Jakiego śledztwa, tego nie wiemy, w każdym razie wiemy, iż w Oddworld miejsce miało jakieś śledztwo w 2007 roku. To łączy się z pewną ciekawostką z pierwszego chaptera, gdzie również widzieliśmy podobny kalendarz, a 1 lipca miejsce miała wycieczka, właśnie ta sama wycieczka, w której udział brali główni bohaterowie. Aczkolwiek coś poszło nie tak i prawdopodobnie wokół tego miejsce ma to całe śledztwo, przez co eventy w Oddworld zostały przeniesione na następne terminy. Nudy. W końcu, kiedy to się udaje, a ciasto zostaje upieczone, Giant Luki schodzi z przejścia, a my możemy przejść do ostatniego segmentu gry, czyli do kolejki. Wówczas do gry wprowadzony zostaje Cyan, a gracze muszą dotrzeć do wagonów,
i muszą się po prostu przejechać. W końcu, kiedy wpadną w miejsce, w które mieli już wpaść, za nimi poleci cyjan, który zacznie ich gonić i rozpocznie się epicki pościg, który kończy się tuż za kratami, przez które cyjan nie może przejść i wówczas gra dobiega końca. Ciąg dalszy nastąpi. A na moment na końcu widzimy czerwonego, który zastanawia się, gdzie jest niebieski, który w tym samym czasie śpi na swoim tronie w swoim zamku. Wow, to zakończenie było niesamowite i niezwykle szokujące, ale szybka ciekawostka, to prawdopodobnie nie jest prawdziwy Blue, ponieważ różni się trochę wyglądem, a ten prawdziwy, najprawdziwszy Blue, na którego wszyscy czekamy i którego kochaliśmy bądź nie, leży gdzieś tam rozwalony przy ścianie i tak jest, ktoś się go pozbył albo ktoś go zniszczył, to jest przerażające. No i właśnie w ten sposób chapter 2 Rainbow Friends dobiega końca i teraz pozostało nam tylko i wyłącznie czekać na chapter 3, który wyjdzie, no nie wiem, za rok czy coś, ale było naprawdę niesamowicie i mega intensywnie, więc dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o chapterze 2 Rainbow Friends, jak dobrze się bawiliście, jak bardzo się wystraszyliście tą grą, jak bardzo była niesamowita. Napiszcie w komentarzach, bo mega mnie to interesuje i sam jestem pod wrażeniem tego, jaka ta gra była przegenialna, jakie miała świetne animacje. O Boże. Uff, no i okej, w dzisiejszym odcinku to byłoby już na tyle, wielkie dzięki za oglądanie. Wszystkich osób, które są trochę zaniepokojone tym, dlaczego taki film pojawił się na tym kanale, jest to poniekąd żart, ponieważ gier takich jak Rainbow Friends nie można brać na poważnie, z wiadomych względów. No i z tego też powodu uznałem, że jest to po prostu dobry moment, aby pośmiać się z czegoś takiego, zrobić poważny film na bardzo głupi i niepoważny temat. Ale co wy, spokojnie, to jeszcze nie koniec, ponieważ pozostała nam jeszcze jedna rzecz do omówienia, zasadniczo trzy rzeczy wchodzące w jedną rzecz, czyli Garten of Banban. Ale to może już innym razem, ponieważ teraz czuję się trochę zniszczony w głowie po zrobieniu tego filmu, więc tamto zrobimy później, bo to jest bomba ekstremalna. A tymczasem, jeżeli materiał wam się spodobał, zostawcie suma na kanale, a także kciuka w górę pod tym filmem, wpadnijcie jeszcze do mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie. Tymczasem już będę spadał, miłego dziękuję wszystkim, mówi Dozmondar, siemano, cześć!